Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł. Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, nieraz dzieje się tak w czasie przeróżnych rozmów, kiedy ktoś oznajmia: proszę księdza, może i Bóg mi przebaczył, ale ja nie jestem w stanie sobie przebaczyć. Zobaczmy, że Bóg jest nasz ogromny w swoim miłosierdziu i wspaniały. I dlatego Pan Jezus opowiada dzisiaj ten obraz, tą opowieść o tym królu, który jest tak bardzo miłosierny. Bo taki jest Pan Bóg. Ale ten człowiek, któremu darowano, on cały czas czuje się w taki sposób, że musi jednak oddać. Jednak jest winien. A żeby uzyskać to, co jednak jest winien w jego mniemaniu, to gnębi swojego współsługę. W ogóle nie czuje się człowiekiem wolnym. W ogóle nie przyjął tego daru miłosierdzia. Pan Bóg zaprasza nas właśnie, żebyśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Właśnie, żebyśmy nie żyli tak, jak ten człowiek, któremu darowano, a nie potrafił tego przyjąć. Jesteśmy w stanie żyć na co dzień w takiej postawie wobec innych: jesteś mi coś winien. I faktycznie potrzebujemy bardzo odkrywać Boże miłosierdzie i to, jak bardzo Pan Bóg nas kocha. Warto byśmy sobie przypominali to, co dokonał dla nas Jezus Chrystus przez swoje wcielenie, przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie, abyśmy uwierzyli, że jesteśmy wolni.
i że Bóg sobie tak zażyczył, żebyśmy uznali, że nie jesteśmy Mu nic winni. To jest trudne, bo niestety każdy z nas po grzechu pierworodnym ma skłonność do pychy. I chciałby być tak niezależny od Pana Boga, żeby nie czuć tego, że Bóg tyle darował, ale nie da rady. Nie da rady żyć w taki sposób, żeby oddawać Panu Bogu to, co jesteśmy Jemu winni w kontekście grzechu, w kontekście krzywdy, którą wyrządzamy właśnie za sprawą grzechu. Nie jesteśmy w stanie tego unieść. Dlatego najmniejsi również nie tylko powinniśmy sobie przypominać, jak wiele Bóg nam uczynił i przyjmować to, ale niech lekcją będzie również dla nas ta przepiękna modlitwa z pierwszego czytania. Tam Azariasz przypomina przyjaciół Boga. Tych, którzy żyją tak, jak Pan Bóg ich zaprosił do życia. Tak się modli Azariasz. Nie odwracaj od nas swego miłosierdzia przez wzgląd na Twego przyjaciela Abrahama, sługę Twego Izaaka i Twego świętego Izraela. Nam w naszym życiu duchowym czasem trudno żyć w wolności dziecka Bożego. Czasem faktycznie chcielibyśmy mówić drugiemu człowiekowi, nie przyjmując daru miłosierdzia od Boga, że jest mi coś winien. I dlatego może warto modlić się w taki sposób. Nie odwracaj od nas swojego miłosierdzia. Przez wzgląd na przyjaciela Twego, na przykład naszych świętych polskich, świętego Maksymiliana Marii Kolbe, świętej siostry Faustyny, świętej Jadwigi Królowej, świętego Jacka, świętego Wojciecha, świętego Stanisława, świętego Andrzeja Boboli, świętego Jozafata, świętego Wacława, świętego Floriana, świętego Stanisława Kostki, świętego Rafała Kalinowskiego, świętego Jana Pawła II. Każdy z nas ma swoich ulubionych świętych. I kiedy my chcemy tak bardzo żyć niestety w pysze, żądając od drugiego człowieka, że jest mi coś winien, możemy przywoływać tych świętych i prosić ich, aby pomogli nam żyć w obdarowaniu przez Boga. Żeby nie być winnym drugiemu człowiekowi nic oprócz przebaczenia. Żeby żyć w miłości i wolności dziecka Bożego. Amen.